Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale ProSport Militaria. Zajmujemy się również sprzedażą wiatrówek PCP, głównie karabinków sprężynowych. Ja osobiście personalizuję, składam takie zestawy, przygotowuję dla klientów po to, żeby zoptymalizować odpowiednio zestaw i do preferencji budżetu strzelca kupującego, klienta dobrać coś sensownego, no i staram się, żeby to było na tyle sprawdzone, żeby klient nie dostawał jakiegoś tam karabinka, który nie działa, czy który nie jest celny, ale tak naprawdę w tureckich sprzętach typu Hatsan, Kral, Reximex zawsze trzeba dobrać śrut do lufy i wiemy, że często ta korona lufy może nie być zbyt dobrze obrobiona i może to wpływać czasem na jakiś odskok. Zdarzają się, chociaż mi się nie zdarzało, nie zdarzył jeszcze egzemplarz w Reximexie, żeby była lufa jakaś totalnie źle zrobiona, w sensie korony, żeby był totalny siewnik. Zawsze po dobraniu śrutu było ok, czasem gdzieś tam jakiś mały odskok, to są właśnie te niedociągnięcia tańszych karabinków, no ale generalnie przyjąć trzeba, że nie jest to sztajer, nie wymagajmy od karabinka za 1500 zł czy 1700 z regulatorem, żeby to było tak samo dobre, super jak FX czy sztajer, tak? Także no, musimy się troszeczkę z tym liczyć i traktować to z przymrużeniem oka, aczkolwiek większość egzemplarzy, na przykład Reximexa czy Krala, mają tak świetne lufy, że tymi karabinkami za 1700, tak jak mi przysyłają klienci zdjęcia, robią takie same skupienia jak o wiele droższymi sprzętami, Rarsem czy Weihrauchem ludzie czy FX-em. Także nieźle, uważam, że jak na niski budżet, prostotę budowy, łatwość w naprawie, tanie części czy rusznikarz tanio zawsze naprawi taki karabinek, jest ok. Jeszcze informacje na temat karabinków PCP. Żeby wiatrówka pracowała Wam dłużej, bezawaryjnie, to należy pamiętać we wszystkich wiatrówkach, nieważne czy one mają regulator, czy nie mają regulatora, aby nie schodzić poniżej pewnej wartości w kartuszu. Jest to zdrowiej dla iglicy, zaworu szczołowego i tak dalej. Ja uważam, że te ciśnienie w kartuszu, jeżeli regulator mamy ustawiony na przykład na 120 bar, no to nie schodzimy poniżej tych 120 bar, czyli widzimy już 130-140 bar i tankujemy ten karabinek. I tą samą wartość możemy przyjąć w karabinkach bez regulatora ciśnienia, czy około 130-140 bar możemy dopompowywać. Tym bardziej, że teraz większość karabinków ma możliwość pompowania 220 barów, 250. Więc w zupełności tych strzałów nam wystarcza. Są takie błędy kardynalne popełniane na początku u początkujących, którzy nie wiedzą, nie mają takiej informacji i gdzieś tam strzelają, schodzą poniżej tych 100 bar, nawet do 90, 80, nawet miałem kogoś do 50, mówi, że karabinek traci moc, albo ktoś zatkał przewód lufy, bo w kalibrze 5,5 czy 6,35 już przy tak małej energetyce za chwilę może nam utknąć śród w lufie i nie wyleci. Więc to są takie ważne informacje, pamiętamy, pilnujemy ciśnienia w kartuszu, nie schodzimy poniżej 130 bar i jest to na pewno zdrowiej dla karabinka. Jak to działa? Działa to tak, że mamy po prostu ciśnienie zwrotne, robi się taka poduszka. Jak młotek uderza, tak zwany ten hammer, sprężyna zbijaka puszcza młotek, uderza w iglicę i otwiera się w kartuszu, tak naprawdę iglica się uchyla i puszcza ciśnienie, to im będzie mniej ciśnienia, to młotek będzie mocniej uderzał, więc będzie cały czas dogniatał i mocno uderzał w tą sprężynę, bo nie będzie tego ciśnienia zwrotnego, które będzie to płynnie wyhamowywać, taka poduszka po prostu się robi i płynnie to wyhamowuje, więc jest zdrowiej. Czyli jak będziemy klepać przy 90-80 barach, a jeszcze karabinki w tak zwanym ponad limicie, czyli typu FAK, gdzie generują energię od 40 Joule wzwyż, no to tak naprawdę pęknięcie takiej iglicy to jest moment. Więc pilnujemy ciśnienia w kartuszu w każdym karabinku PCP. Kolejnym ważnym elementem jest trzymanie w warunkach pokojowych, w temperaturze pokojowej, bez wilgoci, dbanie o karabinek SMAR,
balistol, smar silikonowy, o-ringi, to wiecie. Kolejnym ważnym elementem jest zawsze nauka prawidłowego nakręcania magazynków, wsadzania i indeksowania. Czyli pamiętajmy, jak popchniemy pierwszy śrut do lufy, wyszczelmy go. Wiem, że czasem można się zagadać i dwa niechcące załadować. Dwa, to jeszcze się nic nie stanie, one wylecą. Ale nie robić czegoś takiego, że karabinek przestał strzelać, na przykład bo się coś przytkało, a ktoś permanentnie próbuje dalej wsadzać śrut i dalej strzelać. Po prostu potem ładujecie coraz większą ilość śrutów do lufy i są rekordziści, którzy załadowali 15, a nawet 21 śrutów. Więc to są takie najważniejsze sprawy na początek. Pompowanie nie jest problematyczne, raczej dla nikogo. Doszczelnianie sobie złączek, ale to już umówiłem wielokrotnie w filmach. I jeszcze jest jeden bardzo ważny element, żeby pamiętać o tym właśnie, żeby nie zatkać przewodu lufy. I często pytania padają, czy spuszczać powietrze, jak dłużej nie strzelamy. Nie, nie spuszczać. Tutaj może być i 150 bar, i 130, jak kończymy strzelanie, ja tak zostawiam i karabinek leży. Chyba że w karabinkach, w których można odkręcić butle, jak Tron generacji drugiej, czy jakiś tam Steyr, czy HW100 i są odkręcalne, czy Jumbo Dazzle, odkręcalne są te butle, to w tym momencie, jak wiem, że nie strzelam zimę, nie wiem, 3 miesiące, 4, no to mogę swobodnie z tym powietrzem, które tam zostało, odkręcić tą butlę i zostawić. Ale tak, nie spuszczamy powietrza w kartuszu i zostawiamy tak, jak kończymy strzelanie. I to są takie w zasadzie bardzo ważne rzeczy, bardzo proste, ale bardzo ważne. No i dobór śrutu. Pamiętajmy, na jednym śrucie będziemy mieli rozrzut 20 cm i będziemy mówić, że karabinek jest kiepski, a jak dobierzemy dobry śrut, będziemy robić skupienie i jeżeli będziemy pilnować ciśnienia w kartuszu, również w karabinkach z regulatorem, tutaj akurat widzicie, regulator jest ustawiony na 140 bar, czyli dość wysoko jest ustawiony, więc tutaj nie możemy schodzić poniżej 140 bar, bo ten regulator musi działać prawidłowo, czyli już jak widzę w kartuszu, że mam około 145 bar, dopompowuję karabinek, bo potem nie ma tak naprawdę prawidłowego działania tego regulatora i będzie siewnik, jak regulator przestanie działać, będzie siewnik. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi dzisiaj króciutko na temat PCP i tak informacyjnie. Zoom teraz też jest w promocji chyba za 1800 zł. To jest już bullpup z regulatorem ciśnienia, troszkę większy, na przykład od Artemisa P15. To jest taka troszeczkę dla mnie za mała wiatróweczka, ta P15. On jest naprawdę taki mały słodziak. On jest bardzo fajny do takiego postrzelania sobie o ze stania, z klęczaka. Chociaż dla mnie jest troszeczkę za mały, za lekki, bo tutaj mi pracuje, nie mam tej stabilności. Zone jest troszkę większym karabinkiem. Choć Artemis bardzo prosty, udany, bezawaryjny model. No tutaj mamy troszeczkę jednak więcej tego mięsa i kolby, jest za co tutaj chwycić, można się troszkę lepiej tutaj z tą ergonomią ułożyć pod każdego strzelca praktycznie. Optykę, fajną optykę Vector Veyron, Vector Optics Veyron. Jest to optyka 6x24, szczególnie polecana dla osób, które mają, no właśnie potrzebują większego powiększenia, czyli starszych, jakieś tam problemy ze wzrokiem. No to wiadomo, że ta osoba na dziesiątce nie będzie strzelać na 50 metrze, tylko musi sobie użyć powiększenia tutaj 16 czy tam 20. Bardzo cienki krzyż, to też nie jest akurat no, plusem dla starszych osób, ale można go sobie podświetlić czerwoną kropeczką. I tutaj krzyż wygląda w taki sposób, że jest po środku po prostu punkcik. I ten punkcik możemy sobie podświetlać i wielkość tego podświetlenia, czyli od takiego naprawdę minimalnego do większego punkciku możemy sobie powiększyć, więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o tą lunetę. I to jest luneta FFP, czyli z krzyżem w pierwszym planie już. No i koszt tej lunety to jest około 1300 zł, więc mamy naprawdę porządną lunetkę z krzyżem
w pierwszym planie z podświetlaną kropeczką, czyli podświetlanym tym krzyżem. I jeszcze w zestawie dostajemy tutaj porządny montaż. To jest taki montaż już naprawdę w granicach 200 zł. Też z wektora 30 mm. Porządny montaż na lunetę. Tutaj jest w zestawie szmatka i tak dalej. I luneta wygląda i prezentuje się już kapitalnie. Wieże regulowane bezpośrednio na klik. O, z tej strony oczywiście paralaksa boczna. Czyli tutaj mamy paralaksę w tym momencie i tu podświetlanie krzyża. Włączamy natężenie. Mamy stopniowanie od 1 do 5, aby sobie tam kropkę powiększać lub zwiększać natężenie podświetlenia i wielkość natężenia. Luneta jest małych wymiarów, dość lekka. Tutaj brakuje troszeczkę miejsca, jeżeli chodzi, mamy montaż na przykład dwuczęściowy i wysuwanie tutaj tej lunety, jeżeli potrzebujemy troszkę do tyłu, mamy tutaj ten mały zakres, ale na przykład w tym przypadku nie byłoby to problematyczne, tego karabinka. Ale znowu w przypadku trona generacji drugiej jest problematyczne, bo szyna zaczyna się gdzieś odtąd, a baka jest tutaj. Więc ja wtedy po prostu zakładam montaż typu offset i wysunięcie tego montażu daję po prostu w drugą stronę do tyłu i wysuwam jak najdalej optykę. Ale na karabinki typu Air Arms czy karabinki typu FX Dreamline Classic, klasyczne już próbowałem, testowałem, jest normalnie na montażu. Na montażu dwuczęściowym wchodzi idealnie na tych szynach tam oryginalnych i akurat wystarczy na tyle, aby wysunąć tą lunetę do tyłu, żeby było to w stosunku do oka, żeby strzelec dobrze widział. Teraz jeszcze także temat butli. Tak jak widzimy, przede mną mamy butle. Jedna jest kompozyt, karbon, włókno węglowe, druga zwykła stal. I już Wam mówię, jakie są różnice. To i to ATES 10 lat. Ta stal przemysłowa, najbardziej trwała butla. 10 lat legalizacji, bite tutaj, potwierdzone też. Pisemnie dostajecie również taką homologację. Zawór wolny. To będzie cięższe, około 10 kg. To będzie lżejsze. Ale to jest na pewno niezniszczalne. I taka butla może przechodzić atesty jeszcze wiele, wiele lat i podejrzewam, że i 20 lat może służyć taka butla bez najmniejszego problemu. Nawet jak tu z wierzchu będzie poobijana, czy będzie lekko rdzewieć, nic się z nią nie dzieje. Czyli pancerne, bezawaryjne, no ta waga wiadomo, no nieść tego, jeżeli ktoś nie nosi tych butli, nie wiadomo gdzie, tylko przewozi autem za siedzeniem, warto sobie też skonstruować coś. W aucie jak przewozimy, ja włożę za siedzeniem z tyłu, dociskam troszkę fotelami, można sobie jeszcze z PCV rury zrobić taką ochronę na taką butlę, żeby gdzieś nawet jakby się coś stało, żeby ta butla była bezpieczna, bo chodzi tylko o zawór, o ścięcie zaworu. Jeżeli tą butlą nie rzucimy w taki sposób o ziemię, to nie powinno się nic stać. Nawet jeżeli ta butla Wam się przechyli i upadnie w taki sposób, nic się tutaj nie stanie. Ale aczkolwiek trzeba być ostrożnym, no bo tutaj wiadomo są duże ciśnienia, więc staramy się po prostu to wszystko robić z głową odpowiedzialnie i tak dalej. I co mamy? Płaskie dno, czyli możemy sobie postawić. Tą butlę jest ok. U mnie tutaj często do biura przychodzą dzieciaki, w sensie moje dzieci, więc ja sobie kładę tą butlę w ogóle w pozycji leżącej, żeby nikomu po prostu to na nogę nie spadło, nie obaliło się i nic się z tym nie dzieje. Dzieci nie mają tyle siły, żeby odkręcić taki zawór. Przechodząc do karbonu, niestety konstrukcja jest taka, że na dole jest jajko, bo w taki sposób jest sformowana ta butla, aby była wytrzymała. Jej sobie nie postawicie, musicie sobie tutaj dorobić jakiś kołnierz i wtedy, żeby ją stawiać. Faktycznie jest dużo lżejsza. No ale jeżeli nie chodzimy kilometry z takimi butlami, ja na przykład nie chodzę, więc dla mnie nie ma to znaczenia, czy miałbym karbon, czy stal. Pojemność jest praktycznie ta sama, tutaj jest akurat 7. Ciśnienie robocze jednej i drugiej jest 300 bar, czyli fizycznie możecie tam bić 300 bar bez najmniejszego problemu, a ciśnienie próby jest 450.
Więc takie butle do PCP należy kupować. Stalówka jest dużo tańsza, bo stalówka kosztuje chyba z przetoczką 999 zł. Ja a propos przetoczki, ja daję przetoczki do tych butli w zestawie Hudsonowskie z manometrem. Bardzo dobre przetoczki. Pomimo tego, że Hudson nie ma dobrych karabinków, tą przetoczkę ma porządnie wykonana, naprawdę cała z metalu, z porządnym manometrem, nic się z tym nie dzieje, wąż z atestem, końcóweczka 5 ósmych, uszczelka doszczelniająca, odpowietrznik i jest wszystko tak jak trzeba, jeżeli chodzi o tą przetoczkę. Nie są to tanie przetoczki, bo chyba normalna ich cena to jest około 280 zł, ale w zestawie z butlą kosztuje butla plus przetoczka 999 zł. Jeżeli chodzi o zakończenia, tutaj jest gwint. Jeżeli macie adaptery na gwint, to tak naprawdę możecie sobie po prostu wkręcić. Czyli adapter na gwint, uszczelka doszczelniająca chodzi w taki sposób, przykręcam kluczami i uszczelnione, nic tego nie ruszy, nawet atom, jak to się mówi, i nie ma problemu. Jeżeli macie zakończoną końcówkę na tak zwaną szybko złączkę, to wtedy należy wkręcić do tej końcówki specjalną przejściówkę. W zestawie niestety tego nie ma. W zestawie tego nie ma. O, 40 zł taka przejściówka. Czy z tej strony na gwint, z tej strony szybko złączka. To samo nakładam. To samo robię, nakładam podkładkę, wkręcam się kluczami, no i z tej strony mam zwykłą szybko złączkę. Czyli każdy kartusz ładuję bezpośrednio, który jest zakończony, na szybko złączkę, lub jak mam końcówkę do pompowania swojego karabinka, pompuję na szybko złączkę. I tak to wygląda. Jest to proste, tylko trzeba wiedzieć po prostu, co kupić. Niestety u nas na stronie są przetoczki, ale nie ma tych wszystkich końcówek, ponieważ jak zaczniemy się bawić w sklep typu Leroy, to będziemy tylko wysyłać przejściówki i podkładki, ale jak dzwoni do mnie klient i chce, żeby mu zoptymalizować, spersonalizować wszystko i przygotować mu zestaw z butlą, przetoczkami, ja to wszystko skręcam i robię pod karabinek, albo żeby był uniwersalny po prostu. Jest wszystko gotowe i wytłumaczone. Także to w zasadzie tyle na dzisiaj i kończymy. Pozdrawiam wszystkich. Już niebawem widzimy się na strzelnicy. Zrobimy jakieś testy właśnie karabinków. O, teraz będzie nowość na stronie. Pytacie o Artemisa M22. Długi, fajny karabinek z magazynkiem i wkładką jednostrzałową. Taka trochę kopia Air Armsa. Będzie M22 test, będzie test tego Mortala, Panchera, FDE. Zrobimy sobie Diany 34 jeszcze raz porządnie. I Zona nie pokazaliśmy nigdy, tego w drewienku. QZ'a 600 musimy zrobić, K600. I tak. Butla versus pompka. Tutaj akurat pokażę Wam pompkę 400-stopniową, nie mam jej poskładanej. Jest to Chińczyk, ale dość dobra jakość w stosunku do ceny. 4-stopniowa, czyli lżej się będzie pompowało taką pompką. Z chłodzeniem wodnym, tam w środku ma wbudowane takie po prostu pojemniki z płynem chłodzącym, gdzie tam pewnie minimalnie chłodzi to tą pompkę. Ale pamiętajmy, trzpień pompki, część roboczą trzeba i tak smarować, bo tarcie, zwiększa się temperatura. I kilka takich ważnych informacji a propos pompek. Jeżeli chodzi o pompki, smarowanie ważne, dbanie o ringi i robienie przerw podczas pompowania. Pompujemy 3-4 minuty, robimy przerwę,
bo ta pompka robi się gorąca, niech troszkę odpocznie i potem możemy dopompować karabinek dalej. Tu używamy swojej siły fizycznej, więc niestety trzeba się namachać. Takie pompowanie kartusza od 5 do 10 minut, w zależności od wielkości, od pojemności tego kartusza. Więc trzeba wiedzieć, że jeżeli ktoś fizycznie nie czuje się na siłach pompować, czy ma kłopoty ze zdrowiem, pompka odpada. Pompka jest dobra dla kogoś, kto naprawdę bardzo mało strzela, czyli tam raz na 2 tygodnie wystrzela sobie, nie wiem, tam kilka magazynków, jedno ładowanie taką pompką zrobi raz na 2 tygodnie, czy ma jakiś tam użytkowy karabinek, to mu doraźnie wystarczy. Teraz są karabinki, tak jak mówiłem, z coraz większymi butlami, z coraz wyższymi ciśnieniami, więc pompką będzie trudno napompować. Pompką tak naprawdę 200-220 bar udaje się napompować i jest to dla kogoś, kto po prostu chce zaoszczędzić pieniążków, nie chce wydawać na PCP nie wiadomo ile i strzela naprawdę mało lub ma teraz trochę żartobliwie ludzi, którzy mu będą pompować. Także jak strzelacie w kilku, to możecie się oczywiście podzielić i najmłodsi pompują. Także tak to wygląda. Butla, najlepsze rozwiązanie, jeżeli jest gdzie ładować. Gdzie możecie nabijać butle PCP? Centra nurkowe, czyli szukacie u siebie w okolicy, w większych miastach, jak mieszkacie na wsiach, gdzieś zawsze macie 20-30 km do jakiegoś miasta i szukacie tam centrów nurkowych. Oni mają kompresory, nabijają cały czas swoje buty po powietrzem, więc gdzie są jakieś akweny, największe to na pewno są centra nurkowe lub straż pożarna. Oczywiście straż pożarna nie robi tego oficjalnie, ale jak się spotka w tam fajnych ludzi, czy się zagada odpowiednio, czy ma się jakieś znajomości, nie powinni robić problemów, bo jest to tylko zwykłe powietrze. Uwaga, wiatrówka PCP, nie pompujemy żadnymi gazami, to nie są gazy, to jest zwykłe powietrze. Oczywiście powietrze to jest mieszanina gazów, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Chodzi o to, że jest to zwykłe powietrze pod dużym ciśnieniem, takie, które nas otacza, więc wystarczy zwykła pompka, zwykły kompresor 300 barowy, czy butla PCP. I co jest bardzo ważnym aspektem? Wilgotność powietrza. W takiej pompce mamy mały filterek. To jest taka tylko imitacja filterka. Jeżeli chodzi o filtr, tutaj jednak ta wilgoć i woda będzie się zbierała w kartuszu i będzie wpadało i zostawało trochę wody, co może powodować potem problemy z karabinkiem lub korozję kartusza, więc to trzeba mieć na uwadze i te filterki należałoby wymieniać. Przynajmniej co miesiąc wymienić filterek, nawet jak ktoś mało pompuje. Można sobie też osuszyć taki filterek troszeczkę gdzieś tam w ciepłym, ale polecam je wymieniać, bo jest to tani koszt eksploatacyjny. Jeżeli ktoś ma dobry kompresor 300 barowy w centrum nurkowym czy straży pożarnej, tam mają filtry, dbają o te filtry i te powietrze powinno być najbardziej suche i najbardziej zdatne do wiatrówki, bo tak jak mówię, no, nurkowie używają do oddychania tego powietrza, więc raczej to powietrze musi być jak najbardziej w porządku, spełniać wszystkie normy. Tak to wygląda, takie tematy, o takie tematy prosiliście, że nie ma takich informacji, więc wrzucam. Troszeczkę pokażę w następnym filmiku, jak poskładać taką pompkę, jak sobie poskręcać, ale każdy sobie z tym świetnie radzi. Możemy spróbować napompować taki karabinek, zobaczymy jak długo będziemy pompować, zmierzymy sobie czas, zobaczymy ile pompnięć tak naprawdę trzeba będzie zrobić. Ja osobiście pompkę polecam tylko tym, którzy strzelają bardzo rzadko i liczą się z tym, z tą fizycznością, a tak generalnie butla lub kompresor elektryczny. Jeżeli chodzi o kompresory elektryczne, to mamy praktycznie bezobsługowe, czyli bez oleju i bez chłodzenia wodnego, które mniej polecam. Lepiej jest wziąć kompresor, który ma pompę, czyli zasysa wodę, obieg zamknięty, chłodzi się po prostu kompresorek i ma olej, czyli tłok pracuje, wszystkie elementy silnika są jednak chronione poprzez olej. Wiadomo, że od czasu do czasu ten olej należy wymienić, sprawdzić jego stan. Tak samo jest troszkę komplikacji, bo jakieś wiaderko z wodą musimy mieć, aby wrzucić pompkę. Z jednej strony ona zasysa, z drugiej oddaje i mamy cały czas obieg wody, zimnej wody, która chłodzi nam kompresor.
ale przekłada się to na większą wydajność tego kompresora i żywotność. Wszystkie kompresory na rynku, te jednotłokowe, chłodzone wodą i olejowe, one są po prostu, to są Chińczyki, praktycznie z tych samych fabryk. Jedne mają większą dostępność do części, druga mniej, więc na to warto patrzeć. Ja Wam pokażę dwa kompresory, pokażę Wam jeden z Tuxinga, drugi z Almgana, które są, powiedzmy, praktycznie takie same. Tam może minimalnie będą się różnić 100 zł, 200 zł w tą czy w tą. No i budowa praktycznie części i wszystko to jest to samo. Więc jeszcze w czasie, że tak powiem, pokażemy pompkę, jak to działa, jak to poskładać i pokażę Wam te dwa kompresory i z bliska, jak to działa, jak to podłączyć. Także to tyle ode mnie. Pozdrawiam. Hej. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale ProSport Militaria. Zajmujemy się również sprzedażą wiatrówek PCP, głównie karabinków sprężynowych. Ja osobiście personalizuję, składam takie zestawy, przygotowuję dla klientów po to, żeby zoptymalizować odpowiednio zestaw i do preferencji budżetu strzelca kupującego, klienta dobrać coś sensownego, no i staram się, żeby to było na tyle sprawdzone, żeby klient nie dostawał jakiegoś tam karabinka, który nie działa, czy który nie jest celny, ale tak naprawdę w tureckich sprzętach typu Hatsan, Kral, Reximex zawsze trzeba dobrać śrut do lufy i wiemy, że często ta korona lufy może nie być zbyt dobrze obrobiona i może to wpływać czasem na jakiś odskok. Zdarzają się, chociaż mi się nie zdarzył jeszcze egzemplarz w Reximexie, żeby była lufa jakaś totalnie źle zrobiona, w sensie korony, żeby był totalny siewnik. Zawsze po dobraniu śrutu było ok, czasem gdzieś tam jakiś mały odskok, to są właśnie te niedociągnięcia tańszych karabinków, no ale generalnie przyjąć trzeba, że nie jest to sztajer, nie wymagajmy od karabinka za 1500 zł czy 1700 z regulatorem, żeby to było tak samo dobre, super jak FX czy sztajer, tak? Także no, musimy się troszeczkę z tym liczyć i traktować to z przymrużeniem oka, aczkolwiek większość egzemplarzy, na przykład Reximexa czy Krala, mają tak świetne lufy, że tymi karabinkami za 1700, tak jak mi przysyłają klienci zdjęcia, robią takie same skupienia jak o wiele droższymi sprzętami, Rarsem czy Weihrauchem ludzie czy FX-em. Także nieźle, uważam, że jak na niski budżet, prostotę budowy, łatwość w naprawie, tanie części czy rusznika sztanio zawsze naprawi taki karabinek, jest ok. Dzisiaj chciałem przejść do innego tematu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać karabinek budżetowy, na takim średnim budżecie. Bardzo często na grupach pojawiają się zapytania, co do 1000, czy do 1400 zł, sprężynę, bo nie chcę wydawać ponad 2 i tak dalej. I kupują różnego rodzaju tam marki tureckie, marki chińskie, marki hiszpańskie z gazramem, potem te oznaczenia w tych na przykład Hatsanach 95, 100, 120, 125, 135, 155 i przeciętny klient myśli, że im wyższy Hatsan, tym lepszy albo mocniejszy i tak dalej. Niekoniecznie, im wyżej model, tym gorzej. Tam jest dość ciężki tłok, dość duże uderzenie, wielki karabin gabarytowo. Ciężko naciągnąć, robi się już to taki naprawdę, nazwijmy to, no po prostu zbyt długi, zbyt ciężki, mało ergonomiczny karabin, nieprzyjazny w strzelaniu, mało celny i konstrukcyjnie, konstrukcja tłoka i komory sprzężania jest niekoniecznie dobra jeszcze, szczególnie w 16 joulach, więc
tego typu karabinki odpadają. Wracając do tematu, żeby tutaj zbyt długo nie przeciągać, mamy karabinek Diane. Obecnie te karabinki są na promocji. Jak wejdziecie sobie u nas na stronę, poniżej chyba trzecia od dołu zakładka promocje. I tam jak klikniecie, to tam pojawiają się promocje. Teraz są tam lunety Hope w promocji, te Diany, Reximexy chyba wszystkie, TX nawet jakiś jest. Jest dużo tam karabinków, Waltery, Rotexy, Trony generacji drugiej, Daystary. Także jest tam trochę asortymentów w promocji, naprawdę w fajnych cenach. Karabinek Meta, Zone, Tron, Daystar, Lyra chyba nawet. Także dużo, dużo jest w promocji. Chciałem Wam pokazać karabinek, który teraz chyba też na promocji kosztuje, o ile się nie mylę, 1299 zł, czyli 1300 zł. Ja już go kiedyś pokazywałem, tylko film był nagrywany z telefonu, bo zapomnieliśmy kamery na strzelnicę i był takiej kiepskiej jakości. Zrobimy, że tak powiem, takiego remake'a. Zrobimy drugą część tego filmu, tak naprawdę. I postaram się nagrać jeszcze raz skupienie z tej Diany i taką porządniejszą. O, mogę tutaj nawet pokazać. Ta Diana przeszła testy na chronografię w Niemczech. I wygląda to tak. 238 m na sekundę, 239, 234, 241, 239, 235, 235 i tu już się unormowała. 235, 238, 234, 240. To jest bardzo dobry wynik. To jest praktycznie wynik taki jak robią PCP. Jest przetestowany ten model, także jest bardzo równy. I to jest akurat 240 m na sekundę, to jest równe 16 dżuli przy wadze śrutu 0,55 g JSB. I teraz tak, co mamy fajnego w tym karabinie? No, osada jest w drzewie, nie najgorzej wykonana. Mamy muszkę, szczerbinkę z True Glow regulowaną. Szczerbinka regulowana. Można sobie postrzelać, jak ktoś nie ma optyki, czy jakieś urozmaicenie z przyrządów celowniczych otwartych. Z tego co widzę, mamy możliwość dokręcenia tłumika na jedną, drugą UMF. Tutaj mamy jedną, drugą gwint. Zaraz to zobaczymy sobie wszystko. I mamy drzewko. To jest karabinek prosty. Nie ma tutaj żadnych bajerów, ryflowań, jakichś tam akcentów militarnych. Ale co jest fajne w tej Dianie, to jest wykonanie. Oksyda jest naprawdę fajnie wykonana. Podjadę troszkę bliżej kamerką. Tak wygląda Diana. Widzicie, błyszczy się oksyda. Także tutaj to wykonanie jest naprawdę fajne. I to jest Diana nie chińska. Ta akurat jest zrobiona w Niemczech. Tutaj nawet tam była pieczątka z tej fabryki, w której była testowana na chrono. A są Diany te najtańsze, ale to one tam po 700 zł, to są Chinki. A to jest fabryka Niemcy. I to jest naprawdę już fajny karabinek. Długa lufa, dość duża komora w karabinku wewnątrz, więc nie będzie jakiś wysilony ten karabinek przy 16 dżulach. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby ucywilizować sobie karabinek, zrobić sobie pełny tuning u Marcina na przykład, no to faktycznie taki karabinek można fajnie poprawić, gdzie ten cykl będzie bardziej aksamitny, nie będzie wysilony ten system i będzie to fajnie pracowało. Spójrz, macie tu T06, to jest uznany za jeden z lepszych dianowskich spustów, który pracuje naprawdę na dotyk. Możecie go maczowo, czyli bardzo delikatnie ustawić. Dla mnie on jest nawet za czuły teraz, tak jak wychodzi z fabryki, bo wystarczy lekko dotknąć, już jest wyższą. I co? Mamy drewno, tutaj mamy stopkę, ale to tylko jest plastik, ale naprawdę jest to karabinek w porównaniu do tych wszystkich innych, gdzieś do 1000-1200 zł, gdzie tam te wszystkie sprzęty ze sprężynami gazowymi, z tymi magazynkami i tak dalej, naprawdę nie ma polotu, nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce wydać 1100-1300
zł na karabinek sprężynowy i już chce mieć jakąś jakość w stosunku do ceny, jeszcze by chciał kiedyś ucywilizować ten karabinek, to ta Diana jest bezkonkurencyjna tak naprawdę w swoim przedziale cenowym, jeżeli nastawiamy się na sprężynę z górnym naciągiem i jeszcze dodatkowo, żeby miała otwarte przyrządy celownicze. Tutaj macie szynę 11 mm, 3 dziurki na kołek stopujący. Montujecie tutaj optykę i nie przeszkadza Wam w niczym szczerbinka. Nie musicie jej ściągać, nie widać w lunecie tej szczerbinki. Zawsze montaż jest troszeczkę wyżej i idealnie widzimy krzyż, nic tutaj się nie dzieje, więc niczego nie domontujemy. Co dalej, jeżeli chodzi o tą Dianę? Jest jeszcze wersja w plastiku, ale ta w drewienku bardziej mi się podoba. I tak jak mówiłem, na zakończeniu lufy, jeszcze dodatkowo odkręcając tą maskownicę, macie tutaj gwint jedna droga, więc no bezkonkurencyjny sprzęt, jeżeli chodzi o te pieniążki. Także to w zasadzie tyle na temat Diany i tak jak mówiłem, na stronie jest zakładka promocje, gdzie macie różny asortyment w promocji. Tutaj obecnie jeszcze jest TX, ale już jest zarezerwowany dla klienta, no chyba mamy go za 3500 w promocji, to jest hacek z najnowszej dostawy. I jeszcze tutaj chciałem Wam pokazać HW, to jest dla klienta przyszykowany. HW STL pod koniec lipca będzie odbierany i tutaj Marcin wykonał tuning, bo często pytacie, co jest wykonywane. W takim tuningu jest ślizg tłoka, prowadzenie kapelusz, puls, obróbka sprężyny, port ładowania, korona lufy, mycie, smarowanie, ślizgi cylindra ustawiona na 240 metrów na sekundę, czyli 16 Joule i już wiecie, że taki po prostu tuning poprawia kulturę pracy karabinka. Ta Dianka po wyciągnięciu z pudełka faktem ona troszkę kopie, bo ja pamiętam jak nią strzelałem, robiłem skupienie, ale troszkę kopała. Kopała, czuć było, że jest kopiąca, bo ta sprężyna jednak tam 240 metrów na sekundę daje. Ale miałem taką Dianę jedną, z tego co pamiętam, po Marcinie. No to było niebo a ziemia, więc zrobić ślizgi, ucywilizować, troszeczkę uspokoić ten system i myślę, że całkiem fajny karabinek. Wiadomo, do HW można dołożyć, już trzeba dołożyć więcej, no bo 2200 HW 95 i potem 97 około 2550 Blackline w polimerze. Tak to wygląda i przechodzimy do dalszych tematów.